wam taką powiem historię z życia, dokładnie z życia mojej babci. Ja była świetną kobietą, jak wybuchła wojna, miała naście lat, ale jak ją chcieli wywieźć Niemcy do obozu Dachau, miała 22. I wyobraźcie sobie, że uciekła z pociągu. Udało jej się, tak? Odniosła sukces, można by powiedzieć, jeżeli mierzymy tamtą miarą. Jednak wielu się nie udało. Tak wiem. W każdym systemie, w każdym społeczeństwie znajdziemy ludzi, którzy odniosą sukces. Bo mają szczęście, bo potrafią, bo mają znajomości, mają pieniądze. Może są inteligentniejsi. Może, nie wiadomo. W każdym społeczeństwie zawsze będą osoby, które odniosą sukces, ale nie powinniśmy brać z nich przykładu. O Facebooku, o Steve Jobsie wszyscy wiemy. O CC wszyscy wiemy, o Porterze wszyscy wiemy. Bo oni piszą w gazetach. Jakby UFO tutaj wylądowało na dziedzińcu, też byśmy o tym wiedzieli i też by o tym pisało w gazetach. Nie to jest klucz. Nie to jest nasz cel. My jesteśmy raczej realistami. Nikt z nas nie mierzy się, żeby osiągnąć aż taki duży sukces, tylko problem jest tam, gdzie stawia się wysokość poprzeczki. Wiadomo, jeżeli poprzeczka jest wysoko, to kilka osób przeskoczy, tak? Cały sukces polega na tym, żeby ta poprzeczka była nisko, tak? Żeby jak najwięcej ludzi potrafiło przeskoczyć, żeby jak najwięcej ludzi potrafiło utrzymać swoją firmę na rynku, żeby dawać jak najwięcej miejsc pracy, tak? I żeby ekonomia rosła. Gwarantuję wam, że teraz, kiedy nie macie firmy, kierujecie się troszeczkę innymi wartościami w życiu. Chcecie znaleźć jakieś źródło dochodów, być może zrealizować jakieś takie swoje, nie chcę powiedzieć banalne, ale takie pierwszorzędne marzenia, tak, żeby założyć rodzinę, jakoś ją utrzymać i potem się realizować. Ja w wieku 18 lat zarobiłem ładnych kilkaset tysięcy złotych. Teraz to w zależności od kursu Bitcoina. Ale kiedy już macie tą firmę, macie te oszczędności, które pozwolą wam żyć do końca życia, skromnie bo skromnie, to nie kierujecie się już takimi, wiecie, rzeczami jak przetrwanie, że nie będziecie mieć co włożyć do garnka. Bo teraz pójdziecie do tego urzędu, urzędniczka wam tam coś odpysknie, wy się uśmiechniecie do niej, przeprosicie, doniesiecie każdy papierek, jaki tylko ona zapragnie. Powalczycie o życie de facto, tak? O utrzymanie się na rynku. Kiedy już odniesiecie jakiś taki sukces większy, pieniądze was nie motywują, tylko pewna chęć bycia dostrzeżonym przez społeczeństwo. Będziecie chcieli oczekiwać szacunku, tak? Zatrudniacie ludzi, jakieś tam CSR-y robicie, jakieś szkoły w Afryce budujecie, tak? Bo taka jest natura ludzka, te potrzeby masłowa, tak? Uznanie wśród społeczeństwa.